Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam sprawę, która z pozoru nie miała prawa się wydarzyć. Opowiem Wam o zaginięciu młodej dziewczyny, która zniknęła sprzed własnego domu. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Weronika urodziła się 4 września 1969 roku. Nie wiem niestety, z jakiej rodziny pochodziła, kim byli jej biologiczni rodzice i z jakiego powodu nie mogli się nią zająć. Faktem jest jednak, że gdy miała zaledwie 7 miesięcy, została adoptowana przez Paula i Betty Blumhorst. I to właśnie ich przez całe swoje życie traktowała jak rodziców. Weronika nie była pierwszym przysposobionym dzieckiem małżeństwa. Wcześniej adoptowali inną dziewczynkę, Caroline, która stała się teraz starszą siostrą dla Weroniki. Jakiś czas później doczekali się jeszcze własnego, biologicznego dziecka, syna, którego nazywali Todd. Blumhorstowie mieszkali z trójką dzieci w Mendocie, w stanie Illinois. Miasteczko liczyło zaledwie 7 tysięcy mieszkańców, i jak to zwykle bywa w niewielkich miejscowościach, każdy znał każdego, przynajmniej z widzenia. Dzięki temu mogli być dość zżytą społecznością. Tak samo zresztą zżyta była rodzina Blumhorstów. Paul pracował jako strażak, a Betty w domu spokojnej starości. Ich praca była oczywiście bardzo potrzebna i tak naprawdę godna podziwu, ale nie wiązała się niestety z wysokim wynagrodzeniem. Niemniej zawsze starali się, żeby ich dzieciom niczego nie brakowało. Rodzina była dla nich najważniejsza. Każdego lata wybierali się na wakacje w miejsce, w które dzieci chciały pojechać. A sama Weronika była zdecydowanie typem dość cichej i być może trochę introwertycznej dziewczyny. Jeżeli miała do wyboru wyjście na imprezę lub spokojny wieczór z książką, to zawsze wybrała to drugie. Bardzo lubiła również oglądać filmy, które wypożyczała jeszcze oczywiście na kasetach VHS w lokalnej wypożyczalni. W szkole średniej raczej nie miała stałego chłopaka. Sporadycznie wychodziła na randki, ale żadna z nich nie przerodziła się w nic poważnego. Aż do czasu, gdy na początku 1990 roku poznała 22-letniego studenta pobliskiej uczelni, Jeffa Weverka. Chłopak, czy już właściwie mężczyzna, studiował informatykę i łączył naukę z pracą na stanowisku technika informatyka. Podobno znali się zaledwie 5 miesięcy, gdy po raz pierwszy zaczęli poważnie rozważać małżeństwo. W tym samym roku, w którym Weronika i Jeff poznali się, jej starsza siostra wyszła za mąż. Ślub odbył się we wrześniu i wkrótce po nim Caroline wyprowadziła się z rodzinnego domu i zamieszkała ze swoim małżonkiem. W tamtym czasie Weronika miała 21 lat i pracowała w sklepie spożywczym oddalonym od ich domu o zaledwie 4 przecznice. Todd był już nastolatkiem i chodził do szkoły średniej. To musiało być wkrótce po ślubie Caroline, gdy pewnego wrześniowego wieczoru 1990 roku Weronika poszła do pracy w sklepie spożywczym. Była właśnie po kilkudniowym urlopie chorobowym i po raz pierwszy od dłuższego czasu miała pracować na nocnej zmianie. Mimo, że dopiero co skończyła chorobę, czuła się już dość dobrze i uważała, że bez problemu może już pójść do pracy. Przed przysłowiowym odbiciem karty zdążyła nawet pojechać do wypożyczalni kaset wideo, gdzie pożyczyła film pod tytułem Stella, opowiadający o młodej kelnerce, która zaszła w nieplanowaną ciążę i zdecydowała się na samotne macierzyństwo. Planowała obejrzeć ten film następnego dnia i opowiedziała o tym swojej koleżance z pracy. Niestety już niedługo po rozpoczęciu swojej zmiany zaczęła skarżyć się na złe samopoczucie. Czuła się tak źle, że nie była w stanie dotrwać w pracy do rana i musiała wyjść wcześniej. Zdecydowanie zbyt optymistycznie podeszła do swojego stanu zdrowia, jednak nie do końca wyleczyła się z męczącego ją wirusa. 20 września o godzinie 1:07 w nocy Weronika wyszła z pracy w towarzystwie swojej koleżanki i wsiadła do swojego niebieskiego Chevroleta. Jedne z jej ostatnich słów wypowiedzianych do współpracowniczki
to bardzo źle się czuję. Jadę do domu paść na łóżko. Miała na sobie kremowe spodnie, białą podkoszulkę, jasnozielony sweterek, fioletową marynarkę i brązowe buty. Oprócz tego założyła tego dnia czarny zegarek i pierścionek z szafirem. W torebce miała m.in. firmowy fartuch i kasetę z filmem Stella. Około 2 w nocy jej matka wstała i poszła do kuchni, aby napić się wody. Przez okno zobaczyła, że samochód Weroniki jest zaparkowany w wolnostojącym garażu na podwórku. Musiała się trochę zdziwić, ponieważ dziewczyna miała całą noc spędzić w pracy. Ale wiedziała oczywiście o chorobie, którą dopiero co przeszła, więc uznała, że jednak źle się poczuła i wróciła do domu, a teraz śpi w swojej sypialni. Betty nie miała więc właściwie żadnych powodów do niepokoju. Napiła się wody i wróciła do łóżka. Z tego co rozumiem, tamtej nocy nie tylko Weronika miała pracować na nocną zmianę, ale również Paul, który był strażakiem. Nad ranem, gdy był jeszcze w remizie, odebrał telefon od zdenerwowanego syna, który powiedział, że Weronika obiecała odwieźć go do szkoły, a nie ma jej w domu. Paul zdziwił się oczywiście, bo takie zachowanie było zupełnie niepodobne do jego córki, ale niezbyt się przejął i uznał, że pewnie poszła zjeść śniadanie ze swoim chłopakiem i straciła poczucie czasu. Skoro coś takiego przyszło mu od razu do głowy, to podejrzewam, że dziewczyna już wcześniej po zakończeniu nocnej zmiany umawiała się z Jeffem na zjedzenie śniadania na mieście. Pamiętajmy, że to był rok 1990, więc nie mogli tak po prostu zadzwonić do niej na komórkę. Są różne wersje na temat tego, co Paul jeszcze powiedział Todowi, to znaczy jak chłopak dojechał tego ranka do szkoły. Według jednej wersji sam go zawiózł, według drugiej zorganizował mu transport przez kogoś innego, a według jeszcze innej kazał mu wziąć samochód stojący przy domu i pojechać samemu. To raczej nie ma jednak żadnego znaczenia. Nastolatek w końcu pojawił się na czas w szkole i tyle. Paul wrócił do domu około 10:00. Weronika wciąż nie wróciła i wtedy zaczął się już bardziej niepokoić. Jednak panika ogarnęła go o 10:30, gdy Jeff zadzwonił do ich domu i okazało się, że nie widział się tego ranka ze swoją dziewczyną. Paul natychmiast zadzwonił do swojej żony, która w tym czasie była w pracy, i zapytał, czy ich córka wróciła po pracy do domu. Betty powiedziała mu oczywiście, że o 2 w nocy zobaczyła auto dziewczyny w garażu, na zewnątrz paliło się światło, ale nie widziała, jak wchodziła do domu. Mężczyzna zadzwonił też do swojej starszej córki, Caroline, która mieszkała w sąsiednim miasteczku. Miał nadzieję, że może Weronika była u niej. Kobieta jednak również nie miała z nią tego dnia żadnego kontaktu. Ostatecznie to chyba Jeff tego popołudnia zgłosił na policję zaginięcie swojej dziewczyny. Według różnych źródeł policja spisała się na medal. Zareagowali właściwie błyskawicznie i nie czekali ani chwili, jak to często bywa w tego typu sprawach. Od razu rozpoczęli masowe poszukiwania, w które zaangażowano samoloty, straż pożarną, płetwonurków, psy tropiące i oczywiście ochotników. To wszystko nie przyniosło jednak właściwie żadnych rezultatów. Udało się jedynie ustalić, że Weronika wyszła po 1:00 w nocy z pracy i udało jej się dojechać do domu, gdzie zaparkowała samochód w garażu i zamknęła drzwi od budynku. Psy tropiące podjęły jednak trop, nie od garażu do drzwi wejściowych do domu, jak powinna przecież pójść, a od garażu na chodnik przed domem. Niewiele dalej trop się urwał. Nie było żadnych śladów walki czy szarpaniny, więc założono, że musiała wsiąść do samochodu kogoś, kogo znała. Śledczy założyli, że musiała wsiąść do auta z własnej woli, a motywem na pewno nie był rabunek, ponieważ dziewczyna nie miała właściwie żadnych pieniędzy czy drogocennych przedmiotów. Saldo na jej koncie opiewało na szaloną kwotę $4. Skąd jednak osoba, z którą dziewczyna odjechała, wiedziała, że wyjdzie wcześniej z pracy? Albo ją śledziła, albo czekała na nią pod domem. Tak więc wygląda na to, że policjanci poruszyli niebo i ziemię, aby odnaleźć Weronikę. Inaczej widziała to jednak rodzina dziewczyny, a przynajmniej jej brat. Todd założył stronę internetową, na której opisał historię zaginięcia i poszukiwań swojej siostry z własnej perspektywy.
Opisał dzień, w którym Weronika miała podwieźć go do szkoły, ale nie było jej w domu. Opisał, jak ojciec przyjechał zwolnić go z lekcji, gdy już okazało się, że zaginęła. Według niego policjanci od samego początku niezbyt przekładali się do pracy. Nie zabezpieczyli miejsca zbrodni i nie pobrali odcisków palców z auta Weroniki. Zapytani o to przez rodzinę, stwierdzili, że to nie będzie konieczne. Podobno lokalna policja nigdy wcześniej nie prowadziła postępowania w sprawie zaginięcia, a mimo to odmówili przyjęcia pomocy od policji stanowej, która miała doświadczenie w takich sprawach. Po kilku miesiącach mieli powiedzieć rodzinie, że śledztwo nie będzie kontynuowane, ponieważ nie ma żadnych dowodów na to, że doszło tutaj do przestępstwa. Zasugerowali, że Weronika zniknęła z własnej woli i sama zdecydowała, że nigdy więcej nie odezwie się do rodziców i rodzeństwa, ani zresztą do żadnej innej osoby, którą znała. Miała po prostu nagle wszystko rzucić, zostawić swoje rzeczy i rozpocząć życie gdzieś indziej. Mamy więc dwie wersje tego, jak wyglądały poszukiwania. Ta, przedstawiona przez Todda, stawia oczywiście lokalną policję w bardzo niekorzystnym świetle. Nie możemy jednak wykluczyć, że był sfrustrowany tym, że jego siostry nie udało się odnaleźć i nie był też wtajemniczony we wszystkie działania policji. Wydaje mi się, że rodziny ofiar czy osób zaginionych często mają poczucie, że policja nie zrobiła dość w ich sprawie. Ciężko powiedzieć, jak było w tym przypadku. Prawdą jest jednak, że policja od niemal samego początku miała tylko jednego podejrzanego. Chłopaka Weroniki, Jeffa. Wezwali go na przesłuchanie już 2 dni po zaginięciu 21-latki i jego zeznania dały im bardzo dużo do myślenia. Okazało się, że jakiś czas wcześniej Jeff miał wypadek motocyklowy, na skutek którego uległ urazowi głowy i musiał być pod stałą opieką neurologa. Wciąż miał kłopoty z pamięcią i czasem nie był sobie w stanie przypomnieć różnych faktów i na przykład co robił. Zeznał jednak, że dzień przed zaginięciem Weroniki spotkał się z nią i powiedziała mu, że chyba jest w ciąży. Miała wkrótce udać się do lekarza, żeby to potwierdzić, jednak nie zdążyła już do niego dotrzeć. Jeff nie był jednak w stanie przypomnieć sobie, co stało się później. Miał tylko różne przebłyski, które jednak nie prowadziły w żadną stronę. Powiedział śledczym, że nie pamięta niczego z nocy, gdy jego dziewczyna zniknęła. Był jednak pewien, że wiadomość o ciąży bardzo go zdenerwowała, ponieważ nie chciał mieć dzieci w tak młodym wieku. Przyznał jednocześnie, że obawiał się, iż mógł pojechać do niej tamtej nocy, pokłócili się i doszło do jakiegoś wypadku. Stwierdził, że to musiał być wypadek, ponieważ nigdy świadomie by jej nie skrzywdził, ponieważ ją kochał. Znając już relację Jeffa na potencjalną ciążę Weroniki, można inaczej spojrzeć na wypożyczony przez nią film. Przypomnę tylko, że opowiadał on o kelnerce, która zeszła w ciążę i postanowiła samotnie wychować dziecko. Być może po reakcji Jeffa na informację o ciąży obawiała się, że czeka ją ten sam los. Samotne macierzyństwo. A może był to zwykły przypadek. Wracając jednak do śledztwa, Jeff został poddany dodatkowym badaniom, które jednak nie przyniosły dodatkowych informacji. Chłopak faktycznie cierpiał na chorobę neurologiczną. Nie próbował niczego ukrywać. Po prostu nie pamiętał, co robił tamtej nocy. Przez to, że cierpiał na taką, a nie inną przypadłość, nigdy nie był o nic oskarżony w tej sprawie, a jego zeznania zostały odrzucone. Trzeba też podkreślić, że nie było żadnego dowodu na to, że ma on coś wspólnego z zaginięciem Weroniki. Rok później ekipa poszukiwawcza z psami wyspecjalizowanymi w odnajdywaniu ciał została wezwana na teren, aby odnaleźć ciało dziewczyny. Przeszukano także teren należący do rodziców Jeffa. Z tego co rozumiem, posiadali oni dość sporo pól uprawnych i podejrzewano, że Jeff mógł na nich zakopać ciało Weroniki. Teren przeszukiwano przez kilka tygodni, ale nie przyniosło to żadnej nowej informacji. To, że śledztwo nie przyniosło rezultatów, nie oznaczało, że zwykli ludzie zapomnieli o zaginionej 21-latce. Kilka miesięcy po jej zaginięciu, jej zdjęcie pojawiło się na kartonach mleka.
Jej przyjaciele rozklejali jej fotografie w głównych częściach miasta oraz na postojach dla ciężarówek. Rodzina zaoferowała też nagrodę pieniężną za informacje, które doprowadziłyby do rozwiązania tej sprawy. Niestety wszystkie te wysiłki również nie doprowadziły do odnalezienia Weroniki. Nie znaleziono również żadnej rzeczy, którą miała przy sobie. Źródła różnią się co do tego, co tak właściwie zniknęło. Wiadomo, że tamtego dnia miała przy sobie mniej niż 10 dolarów, firmowy fartuch, torebkę z prawem jazdy i wypożyczony film wideo. Według jednych źródeł wszystkie te przedmioty zniknęły razem z nią, a według innych torebkę i fartuch znaleziono w jej aucie. Osobiście wydaje mi się, że skoro zaparkowała samochód, zamknęła go i zamknęła też drzwi do garażu, to raczej torebkę zabrałaby ze sobą do domu. Ale ciężko wyrokować mi, jakie dokładnie miała zwyczaje. Może zawsze zostawiała torebkę w aucie, chociaż raczej nie znam żadnej kobiety, która by tak robiła. To chyba jednak mało istotne. Chciałam tylko zaznaczyć, że niezależnie od tego, jakie dokładnie przedmioty zniknęły wraz z nią, one również nigdy nie zostały odnalezione. Chciałabym zakończyć ten odcinek informacją, że po wielu latach udało się rozwiązać tę sprawę i wyjaśnić, co stało się tamtej nocy z Weroniką. Wiem, że najprawdopodobniej stało się coś tragicznego i dziewczyna po prostu straciła życie. Ale jednak chociażby odnalezienie jej szczątek i zorganizowanie pogrzebu, pochowanie w miejscu, które mogłaby odwiedzać rodzina, dałoby jej rodzicom chociaż odrobinę wytchnienia. Myślę, że wiele osób zgodzi się ze mną, że niewiedza w takich przypadkach jest o wiele gorsza niż poznanie nawet najgorszej prawdy. Rodzice Weroniki kilka lat temu postawili pomnik dla swojej córki. Jest to ławka jej imienia, na której znajdują się informacje o niej. Niestety życie zdecydowanie nie oszczędzało Betty i Paula i musieli nie tylko pogodzić się z zaginięciem swojej córki, ale również pochować syna. Todd przegrał niestety walkę z nowotworem. Dla niego również postawili ławkę jego imienia. Ich ból musiał być wprost niewyobrażalny. Rodzic nigdy nie powinien chować własnego dziecka. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że w tej sprawie jeszcze kiedyś uda się ustalić coś nowego. Wiem, że minęło już ponad 30 lat, ale przecież i w przypadku tak starych spraw czasem udaje się ustalić coś nowego. Na razie jednak wiemy tylko tyle, czyli tak naprawdę niewiele. Wszystko wskazuje na to, że to Todd pojechał po nią tamtej nocy, coś jej zrobił, a następnie ukrył ciało. Nie ma na to jednak tak naprawdę żadnych dowodów i to tylko domysły, bo ta wersja ma największy sens. Nie wiadomo również, w jakim miejscu udało mu się tak dokładnie ukryć ciało, że nie udało się go odnaleźć przez tyle lat mimo poszukiwań. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej sprawie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.